Małgorzata Lorentowicz w swoim życiu doświadczyła tragedii, jej historia wzrusza do łez. Scena z komedii Kogel Mogel, w której babcia Piotrusia mówi o niesłychanie przystojnym stryjecznym wuju szwagra jej drugiego męża, zapewniła wcielającej się w postać walańskiej Małgorzacie Lorentowicz filmowa nieśmiertelność i przyniosła ogromne sympatie widzów. Zobacz też, Małgorzata Lorentowicz, z życiem w poświęceniu. Podziwiając aktorkę na ekranie, niewiele osób zdawało sobie sprawę, że za zamkniętymi drzwiami jej domu rozgrywa się prawdziwy dramat. Jej mąż, Tadeusz Jandżar, u którego w latach 60 zdiagnozowano chorobę afektywną dwubiegunową, tracił już wtedy zmysły i z dnia na dzień stawał się coraz bardziej nieobecny. Stał się zastraszonym zwierzątkiem, które bało się nawet dzwonka do drzwi, wyznala po śmierci ukochanego w jednym z wywiadów. Małgorzata Lorentowicz miała zaledwie 15 lat, gdy dołączyła do Armii Krajowej, a niespełna 17, gdy jako sanitariuszka leczniczka walczyła w Powstaniu Warszawskim. Duda, bo taki miała pseudonim, przez 2 miesiące dowodziła zespołem kilkunastu leczników. Pod koniec powstania musiała ukrywać się w wypalonej kamienicy na Solcu, bez jedzenia, bez wody, bez nadziei na przeżycie. Pewnego dnia, gdy razem z przyjaciółmi próbowała przedostać się na Czerniaków, gdzie walczył jej oddział, wpadła w ręce SS-manów. Cała jej grupę ustawiono pod murem. Padły strzały. Zobaczyła, że jej towarzyszy leża na ziemi w kaluzy krwi. Podszedł do mnie SS-man i kazał mi odwrócić się twarzą do ściany. Wiedziałam, że chce mnie zabić i powiedziałam, że się nie odwrócę. Wtedy kazał mi podnieść ręce do góry. Kropka. Nagle spostrzegł, że mam na szyi złoty krzyżyk. Odwrócił się, a ja spokojnym krokiem odeszłam do grupy ludności cywilnej, opowiadała. Gdy w 1947 roku stanęła przed warszawskim sadem jako świadek zbrodni popełnionych przez Niemców na Czerniakowie, Duda cudem uniknęła egzekucji. Trafiła do nazistowskiego obozu przejściowego w Pruszkowie, gdzie spędziła kilka miesięcy. O tym, że zostanie aktorka, Małgorzata Lorentowicz, wtedy jeszcze damiecka, zdecydowała natychmiast po zakończeniu wojny. Od dziecka marzyła, by grać. Do szkoły teatralnej dostała się dosłownie z marszu. Byłem już od 5 lat na scenie, gdy w 1950 roku na próbie Don Juana w Teatrze Polskim pojawili się studenci 4 roku PWST. Od razu zwróciłem uwagę na śliczną, smukła, pełna uroku blondynkę, która wkrótce miała rozpocząć karierę w teatrze jako liryczna amantka. Była to Małgorzata Lorentowicz, wspominał ja na lamach Gazety Wyborczej Witold Sadowy. Małgorzata Lorentowicz miała już na koncie spory dorobek i rozwód na koncie, pierwszemu mezowi, reżyserowi Lechowi Lorentowiczowi, zawdzięcza nazwisko, którym posługiwała się do śmierci, gdy w 1956 roku poznała Tadeusza Jandżara i zakochała się w nim bez pamięci. 2 lata później byli już po ślubie. To właśnie Małgorzata Lorentowicz jako pierwsza zauważyła, że z jej mężem dzieje się coś dziwnego. Pewnego dnia obudził się i powiedział, że jest już kimś innym, wyznała przyjaciółce. W ciągu kilku lat po diagnozie Jandżares 4 razy próbował popełnić samobójstwo. Gdy całkowicie stracił radość z życia i zaczął na całe dnie zamykać się w swoim pokoju, Małgorzata postanowiła zrezygnować z etatu w teatrze, by być przy nim. Choroba bardzo utrudniała mu życie. Cierpiał na bezsenność, bał się własnego cienia, a jednocześnie tęsknił za sceną. Nie mógł się pogodzić z tym, zanim wegetuje, opowiadała autorowi książki Tadeusz Jandżar. Zawód, aktor. Choć Małgorzata Lorentowicz przeszła gehennę, zajmując się chorym mezem, nigdy na nic się nie skarżyła. Gdy z Tadeuszem było już naprawdę źle, namówiła go, by wzięli ślub kościelny. Niedługo po uroczystości została wdowa. Tadeusz Jandżar, oprócz tego, że miał bardzo poważne problemy psychiczne, latami cierpiał na cyklofrenię, czyli patologiczne zmiany nastroju, chorował też na raka jelita grubego. To właśnie rak go zabił.
Aktor odszedł 31 października 1997 roku. Małgorzata Lorentowicz po pogrzebie powiedziała, że wraz z nim pochowała cząstkę siebie. Po śmierci męża aktorka podupadła na zdrowiu. Nigdy nie pogodziła się ze swoją strata. Mężczyznę, dla którego zrezygnowała z kariery, przeżyła niespełna 8 lat. Zmarła nagle 8 maja 2005 roku. W kondukcie żelaznym płynie niesiona poduszka pełna odznaczeń i medali, za odwagę, za walkę w AK, za udział w powstaniu warszawskim. Byle wspaniała, zachwycająca. Kochaliśmy się w niej wszyscy. Napisała po pogrzebie swej starszej koleżanki Krystyna Janda. Była wielka dama. Do końca nie pozostała, stwierdził z kolei Witold Sadowy. Wspominając przyjaciółkę na lamach internetowej Encyklopedii Teatru Polskiego. Małgorzata Lorentowicz spoczywa obok męża na cmentarzu po Waskowskim w Warszawie.